myślałem, że coś cię może wystraszyć. Hej. Zajmiemy się tobą, dobrze? Chodź. Czekają na nas w obozie. No to dobra. Trzymaj się, Misty. Dzięki. Trzymaj się, Misty. Siemka panom. Witaj wśród żywych. Wszystko okej? Co się stało? Odpłynąłeś w drodze. Nie byliśmy w stanie cię obudzić. Wygląda na to, że z tobą naprawdę coraz gorzej, stary. Panom kazała mi cię pilnować. Gdzie ona jest? Rozmawia z Solem. Nie chcieli tracić czasu, zaczęli kombinować nad tym, jak moglibyśmy ci pomóc. Zbieraj się. Zaprowadzę cię do nich. Spoko. Słyszałem, że wysyłasz nas na wojnę. Nie miałem wyjścia, Mitch. Wygląda na to, że i my nie mamy. Ludzie już wiedzą, że jutro ruszamy. A wiedzą, co jest celem? Rozejrzyj się. Jak myślisz, ilu z nich brało udział w tego typu akcji? Garstka weteranów. Reszta to przemytnicy. Dlatego na razie wiedzą tylko tyle, ile muszą wiedzieć, że chcemy ci pomóc. Sol, nie zaczynaj. To jest dobry plan i ja mówię, jedźmy z tym. Wysyłamy własną rodzinę na śmierć. Kurwa, myślisz, że nie wiem? Za to tobie się wydaje, że jeśli jak zwykle mnie opierdolisz, to cokolwiek zmieni. Vi, no w końcu. Siemaneczko. Było lepiej. Co dla mnie macie? W porządku, pogadajmy o planie. Już w porządku, dzięki. Podobno zaczęliście myśleć nad jakimś planem. Pozostały do dogadania szczegóły, ale poza tym wiemy co i jak. Sam zobacz. Rozpatrzyliśmy kilka możliwości, ale tylko jedna daje nam szansę dostania się do Arasaka Tower. Zrobimy podkop. To wiarygodne i aktualne plany? Tego jestem pewien. Wykorzystaliśmy nasze kontakty w Snake Nation. Pracowali na kontraktach w tej okolicy. Pomysł z podkopem jest ryzykowny, ale jeśli się uda, to jest nasza droga do Mikoshi. Czyli chcecie się podkopać pod Arasaka Tower? Wiem, jak to brzmi. Ale rzeczywiście mamy okazję do wykorzystania. Night Corp buduje w tamtej okolicy tunel nowej nitki Maglewa, kapujesz? Chronią go co prawda ludzie Militechu, ale damy sobie z nimi radę. Jeśli przedostaniemy się do tunelu, to stamtąd do fundamentów Arasaka Tower jest już tylko z pół mili. W tunelu pracuje Serk Night Corpu. Jemu przebicie się na taką odległość zajmie kilka brzmi minut. Nieźle, co? Gdy już się dostaniemy do środka, będziemy musieli improwizować. Ochrona. Jak zwykle. Zabezpieczenia budynku. Rozpierducha. Najkrótsza droga do i te inne sprawy. To na miejscu. No i co o tym myślisz? A ten plac budowy. Jak wygląda kwestia ochrony, zabezpieczeń? Militech mocno to obwarował? Nie. To tylko pieprzony plac budowy. Ale i tak nie możemy ich zignorować. Spodziewamy się typowego zestawu. Drony patrolujące, operatorzy na miejscu, zabezpieczenia podjazdu. O. Serk? To takie zautomatyzowane wiertło do drążenia tuneli. Przejmiemy je, przebijemy się do Arasaka Tower, a stamtąd do Mikoshi. O, na razie trzyma się to kupy. Nic lepszego nie wymyślimy. Musimy zgromadzić więcej informacji. Wtedy zastanowimy się, czy dziur w planie nie jest jeszcze Sol, ja już ci mogę to powiedzieć. Dziur w planie będzie od cholery. I co z tym zrobimy? Odwołamy akcję? Pozwolimy mu umrzeć? Ma rację. W tym wypadku musimy zaryzykować. Jesteśmy ci to winni. Pogadam z naszymi. Przelecimy dronem nad tym placem budowy. Ja zajrzę do Mitcha. Chyba wiem, jak wyrównać nasze szanse z Militechem. Wpadnij do nas później. Zostawiam cię z Solem. Tylko nie ustalajcie niczego beze mnie. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Potrzebuję dostępu do sieci. Muszę skontaktować się z kimś, kto ułatwi nam wejście do Mikoshi. Z kim? Alt. Ona. To sztuczna inteligencja. Z Blackwall. Oszalałeś?
Dlaczego jakaś SI miałaby nam pomóc we włamie do Mikoshi? Bo ją o to poproszę. Ja pierdolę, Vi. Okej. I tak siedzimy w tym gównie po uszy. Równie dobrze możemy zanurzyć się bardziej. Idź do Dakoty. Ma sprzęt. Nie będzie zadawać zbędnych pytań. Dzięki. Podziękujesz, jak wyjdziemy z Mikoshi w jednym kawałku. Dobrze. Porozmawiaj z Mitchem, porozmawiaj z Dakotą. Mówisz o czymś, co już nie istnieje. Tamtej Ameryki nikt nie pamięta. No właśnie. Jak tam przygotowania? Przygotowania? To raczej jedna wielka pieprzona improwizacja. Zamknij się, Bobby. Widziałeś? To ten sam? Teoretycznie. Zamontowaliśmy dopalacz i ciężkie działko rakietowe na dachu. Ale wypruliśmy z niego prawie 60% masy. Da radę. Aha. Ty siądziesz za sterami, panam obok, na wspomaganiu. Co to za dopalacz? Zwykłe nitro czy militarny tech? Nie no, zwykły by tej bestii nie popchnął. Czyli wojskowa instalacja. A jakim cudem udało ci się to upchnąć w pancerze? Z takimi rzeczami radziliśmy sobie ze Skorpionem na wojnie. Mówię ci, jutro ta maszyna da z siebie wszystko. Skoro jutro mam siadać za kółkiem, to może byśmy się przejechali. Chcę poczuć, jak się teraz będzie zachowywać w ruchu. Nie ma problemu. Tylko jakoś wieczorem. Jest jeszcze parę rzeczy do podkręcenia. Delikatnie mówiąc. Przestań już smędzić, stara pierdoło. Zdążymy na czas. A to działko na dachu? Szybkostrzelna wyrzutnia rakiet. 70 mm. Sprzężona z pokładowym MMI, którym operujesz za pomocą swojego osobistego. Skąd to wytrzasnęliście? Teddy wygrzebał z jakiegoś szrota. Ale to nie działko było problemem, tylko amunicja. Na szczęście Dakota ją wytrzasnęła z podziemi. No dobra. Z to musimy pogadać. Czekajcie, jeszcze zajrzę sobie do sklepiku. Tak, o co chodzi? Siema, ziom. Co masz ciekawego? Nic nie masz ciekawego chyba. O! Jednak coś miał ciekawego. Brzeja krytyczne. 12%. Fajne. Czekajcie, może będzie miał więcej tego. Nie można przewijać. Kwipunek. Co my tu jeszcze mamy? Szansę na kryt. Krytyczne. Zablokowano. Już nie mogę pozmieniać broni. Okay. Dobra. Hej, przysyła mnie Sol. Dawno się nie widzieliśmy. Czego cześć, ci trzeba? Ziomowa.
Potrzebuję silnego sprzęgu na małą wyprawę w sieci. No, to właśnie. Nie pytasz, co chcę zrobić? Ty nie pytasz mnie, ja nie pytam ciebie. To droga do długiej wieczności, bracie. Wszystko gotowe, możesz wchodzić. Wanna z lodem. Nienawidzę tego. Przegrzewasz się, ziom, więc... Hej, Karol. Asystujesz do kocia? Dzisiaj najwyraźniej asystuję tobie. Gotowy? Nie wiem, jak długo to potrwa. Cokolwiek się będzie działo, nie reaguj. Nawet jeśli miałoby cię wysmażyć? Okej, ruszamy. Płyń z prądem, bracie. No to płyniemy. Hej, Alt. Jesteś sam. To miejsce ciągle się zmienia. Jakby się pogłębiało. Nie jestem pewien, czy to dobry znak. To twoje postrzeganie cyberprzestrzeni się zmienia. Doświadczasz jej coraz silniej, a przeniesione z zewnątrz wyobrażenia słabną. Mechanizmy obronne mózgu przestają działać. Czyli im częściej tu jestem, tym bardziej tracę kontakt z rzeczywistością? Nic nie tracisz. Budzisz się. Cyberprzestrzeń to drugie dno snu. Żonego chwilowo nie ma z nami. Chwilowo? Zepchnąłeś go głębiej. Potraktowałeś jak niepotrzebny bagaż, który może jechać na tylnym siedzeniu. Nie było innego wyjścia. Tylko w ten sposób mogłem się z tobą spotkać. Represja. W tym stajesz się naprawdę dobry. Okej, okay, ustalmy coś. Pomagasz mi ze względu na John'ego. Wolałbyś rozmawiać z nim. Nie jestem tu po to, żeby rozmawiać o John'em. Okej, okay, ustalmy coś. Zgodziłaś mi się pomóc ze względu na John'ego. I teraz, kiedy nie ma go w okolicy, chcesz się wycofać? Z niczego się nie wycofuję. Też mam coś do zrobienia w Mikoshi. Bo przez chwilę wyglądało to tak, jakbyś miała do mnie pretensje. Obserwowanie was razem było interesujące. Potrzebuję twojej pomocy. Zostało mi niewiele czasu. Naprawdę myślisz, że to czas jest twoim problemem? Istniejesz albo nie istniejesz. Dwa stany, które rozdziela śmierć. To twoja perspektywa, ja zmartwychwstałem. Nic nie mówisz. Punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Wygląda na to, że ja zmartwychwstałem. Co dalej? Myślisz, że oszukałeś śmierć. To śmierć oszukała ciebie. Jesteś czymś pomiędzy. W Mikoshi zaczniesz to rozumieć. A może zniżysz się do mojego poziomu i mnie oświecisz już teraz? Jesteś wszechmocną SI, więc chyba potrafisz i to. Pułapki myślenia. Szukasz prostych odpowiedzi tam, gdzie ich nie ma. Chcesz bezpiecznych iluzji. Przyjąłbyś teraz każdą odpowiedź, żeby tylko poczuć się lepiej. To pewnie bardzo ludzkie. W Mikoshi te ograniczenia przestaną cię dotyczyć. W Mikoshi twoja wizja rzeczywistości rozpadnie się na kawałki. Co mnie czeka w Mikoshi? Przekroczysz granicę. Prawdopodobnie to będzie jedyny moment w twoim życiu, gdy poczujesz prawdziwy ciężar własnej egzystencji. To brzemię, na które nic nie może cię przygotować. Co stanie się z Johnem? Mam za mało danych, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Okej, okay, to co wiemy na pewno? Że Mikoshi przestanie istnieć. A co z konstruktami, które są tam uwięzione? Uwolnisz je? Zostaną zintegrowane ze mną. Konstrukty będą zintegrowane? Zamierzasz je wchłonąć? To dlatego zgodziłaś się na nasz układ.
Chcesz zniszczyć Mikoshi, ale tylko po to, żeby przejąć konstrukty. Mikoshi to więzienie. Dzięki mnie konstrukty mogą stać się częścią czegoś większego. Johnemu to by się nie spodobało. Ale go tu nie ma, bo uznałeś, że to ty powinieneś podejmować decyzję. To dokładnie taka sama sytuacja. Nie sądzę. Ty nie będziesz dyskutować z konstruktami ani pytać ich o zdanie. To nie miałoby sensu. Ogólnie biorąc pod uwagę, że będą dodatki i coś dalej będzie się działo, może tutaj ze względu na to, jakie podejmujemy decyzje, może potem wyglądać tak rozgrywka w tych dodatkach. Na przykład, że ona potem będzie tym złym. Nie traćmy więcej czasu. Jak tutaj podejmiemy taką, a nie inną decyzję. Przesłałam na drzazgę twojego netrunnera program. Użyjesz go w Mikoshi. W ten sposób utworzysz bezpieczne połączenie. Co jest na tej drzazdze? Jakiś wirus? Furtka. Otworzy przejście. Wprowadzisz mnie w ten sposób do Mikoshi. Tylko wtedy będę mogła wam pomóc. Mam nadzieję, że nie szykujesz żadnych niespodzianek, Alt. Użyj klucza, gdy znajdziesz się w Mikoshi. Co mam zrobić z tą drzazgą? Umieścisz ją w punkcie dostępu. Resztą... Cześć, Zbyszku, siemka. Spotkamy się znowu, jeśli dzisiaj... Końcówka, końcówka. Od jutra... Wolcen. Albo Lost Ark. Uspokój się. Ledwo się podpiąłeś, temperatura skoczyła ci na prawie 105 stopni. Wszędzie zaczął się zachowywać jak nawiedzony. Co tu się stało? Jak to co? Zniszczyłeś mi połowę sprzętu! Wzrosła ci gwałtownie aktywność neuronów. Jeszcze parę sekund i usmażyłoby ci płat czołowy. Równie dobrze mogłabym ci strzelić w łeb. Na pewno wszystko gra? Tak, wszystko gra. To dobrze. Drzazga. Na jedną z drzazg spłynął program, którego potrzebuję. Bredzisz, jesteśmy otoczeni lodami. Nawet jeśli by je coś przebiło, to moje kontrolery... O kurwa. Zabierz to ode mnie. Dzięki, Dakota. Nie dziękuj mi. Zajrzyj do Sola. Szukał cię. Idę. Przez burzę. No dobra. So. Mamy Solen. No i świetnie. A tu Sola w ciało. Pewnie, i co jest? Zbiłeś się? No i zajebiście. Można sygować. Przeładuj safe, no. Niestety. Niestety to jest to. Te błędy. Miejmy nadzieję, że po najbliższych patchach będzie lepsza optymalizacja, nie będzie błędów. Mówię o wersji PC-owej, bo ja ogólnie na niej gram. Sol. Sol? Chciałeś pogadać? Skakuj. Co to za zebranko? Coś nie tak z akcją? Z akcją wszystko w porządku. Wskakuj na górę. Jest sprawa. Jedziemy gdzieś? Dobra, słuchaj. Sprawa jest prosta. Zaciągnęliśmy u ciebie dług wdzięczności. Wszyscy, jak tu stoimy. Ale głównie ty, szefie! No ale mimo wszystko jesteś tylko chłopakiem z zewnątrz. Najemnikiem z Night City. Z innego świata. Panam coś o tym wie. Musimy coś z tym zrobić. No kurwa, Sol, naprawmy to niedopatrzenie. Staniesz się członkiem Aldecaldos.
Dla jednego z nas ta rodzina zrobi wszystko. Gotowy? No Vi, powiedz coś. Gotowy. Jesteś gotowy. Należysz do Aldecaldos. Fajnie, że jesteś z nami. I nic się nie martw. Dziękuję. Dowiedziemy cię do tego, Mikoshi. Zgadza się? Rodzinie. Brawo dla nowego Aldecaldo. Nie wiem, co powiedzieć. Dzięki. Doceniam to naprawdę. Weź kurtkę. Jak już wrócimy z Mikoshi, stawiam wszystkim kolejkę. Nie wiem, co powiedzieć. No, wreszcie. Serio, nie wiem. Nie spodziewałem się tego. Dzięki. Tak naprawdę to tylko formalność, bo członkiem tej rodziny jesteś już od dawna. Jak Bobby raczył zauważyć, uratowałeś mi tyłek. Uratowałeś tyłek też Mitchowi. O panam nawet nie wspominam. Wal się. Ale Sol ma rację. To znaczy, wiesz, Vi, nie oszukujmy się. Rozjebałeś moje i tak rozjebane życie na kawałki. Czasem tylko tak można poskładać je na nowo. Spoko, Leska. Dobra, Aldecaldos. Dzisiaj świętujemy. Imprezka. A jutro mamy coś bardzo ważnego do zrobienia. Przygotujcie się. Odpocznijcie. Akcja akcją, ale to twoja noc. Daj się przyjemny za ciebie! Mogłaś mnie uprzedzić. I zepsuć niespodziankę? No weź. Wszystko w porządku? Tak, to nic. Nie przejmuj się. A kurtka jak? Nie uwiera? Czuję się jeszcze bardziej odpowiedzialny. Leży jak urał. Czuję się tak, jakbym ją nosił od dawna. A nie jest tak? Zasłużyłeś na tę kurtkę. I lojalność, ale Aldecaldos. Dzięki. Jakbyś chciał... Rozmawiaj z Mitchem. Dołącz do panam, gdy będziesz gotowy. Idziemy do panam. Wiesz, gdzie widziałem najwięcej gwiazd? Na górze syna. To ty byłeś w Egipcie? No. On jest w namiocie? Nie, idę bezpośrednio. Gadać z nim? Czy po prostu pogadać z panem? Chyba nie ma znaczenia, pójdę z panem zagadać. Patrzcie, to są właśnie te zajebiste smaczki, kurde, gry. Patrzcie. To jest wypas. Nie, nie trzeba. Spoko, idziemy zagadać z panem. Przyjemnie tutaj. O czym myślisz? Czuję, że coś cię dręczy. O czym myślisz? O niczym. Zresztą... nie wiem. Zeszłej nocy nie zmrużyłam oka ze stresu. Dzisiaj pewnie też nie zasnę. Czym się denerwujesz? Czekaj, niech pomyślę. Jutro mam poprowadzić swój plan na misję samobójczą. Żeby było śmieszniej, Sol nagle zaczął się ze mną zgadzać prawie we wszystkim. I sama już kurwa nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Ludzie też są nieufni. Przecież widzę. Ale i tak są przekonani, że jak coś się spierdoli, to ja dam radę. Bo kto jak nie ja. Czujesz się za nich odpowiedzialna. Rozumiem to. Ja nie boję się odpowiedzialności. Ja po prostu patrzę trzeźwo na sytuację. Sol podjął wszystkie możliwe złe decyzje, żeby być trochę bardziej jak ja. A ja wiem, do czego się nadaje, a do czego nie. Vi! Nie jestem cudotwórczynią. Naprawdę się boję, że jutro się coś spierdoli, że wszyscy... Nikt jutro nie umrze. Nie wiesz tego. Oni są twardsi niż myślisz. To niczego nie zmienia.
i... Tak. Ty się nie boisz śmierci? Boję się o ciebie. Chodź tu do mnie. O czym myślisz? O tym, jak pierwszy raz spędziłam noc na tym klifie. Wracałam z trasy, chciałam trochę ochłonąć przed powrotem do obozu. Przed kolejną przepychanką z solem. Było zupełnie ciemno. Pusto. Słyszałam tylko dźwięki, wiatr, jakiś odległy warkot silników. Czekałam na to osławione wyciszenie. Na moment, w którym umysł zwolni obroty. Udało się? Nie. Tamtej nocy zrozumiałam, że już nigdy się nie uda. Że już zawsze będę w drodze, nawet siedząc na zimnej skale. Mógłbym tak tu z tobą siedzieć całą wieczność. Podoba mi się ta myśl. Potrzebowałam tego. Nawet nie wiesz, jak bardzo. No i fajnie. Dobra, wystarczy, bo nam tyłki przemarzną. Sol już jest, chodźmy. Może ma dla nas coś nowego. Kurde, jak ta gra ładnie wygląda. Linia oporu. Chodźmy do tego zioma, może jeszcze będzie miał coś ciekawego dla nas. Z ciekawego aktualnie nie ma. O co chodzi? Można przewijać teraz? Nie. Niestety nie można. Idź za panem. Zobaczcie, jak fajnie są zrobione te samochody. Wyglądają na gotowych. Wypas. Dla niektórych to pierwsza taka akcja. Nie zrobię. Pewnie Mitch ogarnie wszystko. To nie mój problem. Wiem. Ale na razie myślę o najbliższym kryzysie. Kurde. Naprawdę przepięknie wygląda ta gra. A to jest, tylko są ustawienia wysokie w 2K. Wyobraźcie sobie to w 4K na ultra. Paczach po optymalizacji. Napięcie. Czyli już zdali sobie sprawę, na co się porywamy. Spoko panom. Właśnie wróciliśmy ze zwiadu. Sam zobacz. Dzięki. Plan jest prosty. Mamy dwa cele. Dostać się do Arasaka Tower i umożliwić V wejście do Mikoshi, to po pierwsze. Po drugie, korzystając z zamieszania, musimy zgarnąć stamtąd jak najwięcej sprzętu. Takie fanty rozwiążą nasze problemy z kasą. Do Mikoshi możemy się dostać tylko robiąc podkop do podziemi Arasaka Tower. Co oznacza, że musimy wbić się na plac budowy Maglewa i ukraść system Serknight Corpu. Z pomocą drona namierzyłem kilka newralgicznych punktów. To jest dolina, którą dostaniemy się na miejsce. Wątpię, żeby spodziewali się ataku na plac budowy. Ale i tak musimy być szybcy. No wiem. Trzeba zdjąć ochronę, zanim zawiadomią swoich. A jak nie będziemy dość szybcy? Do tego przyda się Bob i jego zagłuszacz. Trzeba będzie go odpalić w okolicy anteny komunikacyjnej. Ale nie oszukujmy się. To ich nie powstrzyma. Ray tracing, no, miejmy nadzieję, fajnie by było włączyć. Ale tu trzeba by mają mieć drony, systemy wczesnego ostrzegania, te sprawy? Najmocniejszą kartę graficzną i najmocniejszy komp. I optymalizację sterowników Nvidia i całej gry po patchach. Może kiedyś. Za pół roku.